Z ukrycia witam was z powrotem przy Persona 5 Royal. Zdejmijmy tego gościa, bo mi zaczyna troszeczkę przeszkadzać. Jesteśmy tylko troszeczkę dalej niż ostatnio zakończyliśmy. Niestety nie na wszystkich mamy słabość, ale na znaczną większość. Dobra, Ann, zmarnuj TSP. I tak próbujemy dzisiaj dostać się tylko do skarbu. Nie będziemy walczyli już z bossem. I mamy jeszcze dwa skarbęki do znalezienia, więc chyba nie będzie nam przeszkadzało, jeżeli stracimy całe SP. Bo wiadomo, przy znalezieniu czaszek SP się ładuje troszeczkę. Mam nadzieję tylko, że nie przegapię którejś. Już jedną znaleźliśmy, ale gdzie jest kolejna? Nie pokazywałem wam jeszcze broni strzelniczej Yosuke. Po prostu sobie z karabinu strzela. A chyba normalny atak powinien wystarczyć, żeby to zakończyć. Miejmy teraz oczy szeroko otwarte, żeby zobaczyć, gdzie jest, jak mówiłem na to, skarb? Nie, chodzi o nasienia. O nasienia chodzi. Czy tutaj na dole mogę otworzyć? Nie, to tylko tak wygląda, szyb wentylacyjny. Tam ostatnio zakończyliśmy odcinek, a ja tutaj tylko troszeczkę dalej w tunel poszedłem, żeby uniknąć przeciwników. Jesteśmy teraz w magazynie z obrazami, a tam jest pani asystent Shadow, którego tak często jeszcze nie widywaliśmy. I spójrzcie tutaj, Sayuri z różnymi kolorami, raz w czerwonym i raz w niebieskim stroju. Tylko który był oryginalny? Bo ja już, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Tutaj jest dalsza droga. Więc tutaj z tyłu pewnie jest ukryty jakiś skarb. Co? Zauważyła nas? Czy ona krzyczała właśnie, bo nas zauważyła? Ale przecież byliśmy jeszcze w ukryciu. Co to do cholery ma znaczyć? Wiecie co? Jak użyję dwa razy Agi, to też nie wyjdzie nam gorzej, prawda? Użyję o 2 SP mniej, a i tak to dwójkę powaliłem, temu jednemu co prawda nie zadałem obrażeń, ale Yosuke przy Batan Pesie może teraz za pomocą buffu zadać 2 razy więcej chyba. No proszę. I tak olał tetek prawie ich wykończy. Ten duży i tak będzie miał wystarczająco życia, więc mogę sobie zaoszczędzić 2 SP, bo on i tak by przeżył, bo obojętnie co byśmy zrobili. Miałby wystarczająco życia, żeby przeżyć. Nie? Tak długo jak nie idzie na Jokera, to mi tam nie przeszkadza. I nasza nowa katana! Nawet widzicie, że nieco inaczej wygląda. Fioletowa. Wygląda jak taki kij. Jak kij, który Watson przyniósł z wojny, gdzie jest ukryty miecz, ostrze. Ta katana wygląda nawet całkiem fajnie. Tym bardziej, że lubię fioletowy. Dobra. Ona zniknęła. Czy mogliśmy z tą sekretarką walczyć? Pewnie tak. Bo ona chyba nie jest tylko po to, żeby przywoływać co chwilę innych gości. A, będziemy mogli tutaj wrócić później za pomocą harpuna, haka. No, przestań mnie denerwować, wiem, że mogę tam iść. Przydałoby się uleczyć. Ale tylko, że lepiej itemami. 100 HP. Niech Darkner dostanie 100 HP. O, Kafa LeBlanc. 2 razy 30 SP mamy, ale to na czarną godzinę zachować. Może później w grze będzie bardziej potrzebne. Trochę te kanapek jeszcze pododawać tutaj, nie musimy całkowicie życie wam wznawiać. Wystarczy tak troszeczkę, żebyście nie byli aż tak blisko śmierci. Tylko najpierw to jakoś otworzyć. Nie możemy tędy przejść. Czy możemy coś zrobić, żeby te kraty poszły w górę? Tak, musimy jakoś je z drogi zdjąć. Ale dobra, przynajmniej wiemy, gdzie jest drugi seed. Mam nadzieję, że to drugi, a nie trzeci, a jeden przegapiliśmy. Bo wtedy będziemy musieli wrócić po ten drugi seed. Gdzieś pomiędzy odcinkami będę musiał albo sprawdzić, gdzie co jest. Gdzie coś przegapiłem, albo gdy następnym razem przyjdziemy po Madaramę, będę musiał jakoś zmarnować trochę czasu, żeby to zrobić. A, czy ten przycisk jest do czegoś?
Ten przycisk chyba otworzy to, prawda? O tak, mieć oczy szeroko otwarte. Bardzo mi się podoba, ile tutaj jeszcze pochowali rzeczy w Personie 5 Royal. Właśnie te nasiona, te Will Seeds, są po prostu świetną rzeczą, świetną znajdźką. Bo nie tylko zwracają mi SP, ale też właśnie w fajny sposób dodają nowe zagadki. Dają nowe miejsca, gdzie musisz trochę pogłówkować, żeby się dostać do tych znajdziek. Tym razem zielona. I nadal uważam, że one wyglądają trochę jak ziemniaki. I SP u Ann zostały zwiększone. Czy to pierwszy raz, że Yusuke widział Willseed? Chyba tak. Tutaj widzę, co nie? Dobra, to pierwszy mieliśmy i to był drugi. Nie trzeci, czyli nic jeszcze nie przegapiliśmy. Już dobrze, już się martwiłem, że będę musiał później poza nagraniem jakoś jeszcze biegać i szukać tutaj. Bo to jest preferowane przeze mnie rozwiązanie niż sprawdzić po prostu w internecie. W internecie sprawdzam dopiero, gdy albo mam bardzo mało czasu, albo gdy jestem tak zrozpaczony, że już nie mam siły szukać i wszystko przeszukałem. O, czy jesteśmy tu? Tak! Moje ulubione miejsce. Cholera, co to jest za miejsce? Tak dużo tutaj złota, że aż boli w oczy. Zniekształcenie jest naprawdę okropne tutaj. W okropnym stanie. Ledwo się utrzymuje. Nawet nie jest na naszej mapie. Więc musimy się upewnić... upewnić się prawdy przez nasze oczy, czyli po prostu nie przez mapę, tylko ujrzeć prawdę na własne oczy. I bardzo lubię to miejsce. To tutaj strasznie kojarzy mi się, jeżeli znacie Yu-Gi-Oh! Pierwszy sezon z Faraonem i tak dalej. To właśnie tam były też było takie miejsce, gdzie wszędzie były różne schody, które prowadziły wszędzie. Jak takie egipskie ruiny trochę. I to właśnie bardzo mi to przypomina. Też dużo złota, też wszędzie schody, też różne perspektywy. Tak jakbyś chodził też do góry nogami po niektórych schodach. W sensie różne perspektywy. To miejsce bardzo mi zawsze to przypomina. I bardzo, bardzo lubię to miejsce. Tak optycznie. I też schodzenia tutaj nie jest tak źle. Taki mały parkour. Też coś innego. Nie, że po prostu mieliśmy wieżę, do której musieliśmy się dostać w... z zamku Kamoshiri, w jego pałacu. A tutaj mamy takie schody, takie naprawdę fikcyjne miejsce. Miejsce, które nie istnieje. Nie, że chodzimy sobie po miejscu, które naprawdę mogłoby tak istnieć w prawdziwym świecie, jak na przykład właśnie ta wieża, do której skakaliśmy, jak dostawaliśmy się do skarbu u Kamoshiri, w jego pałacu. Na dół. Niech podejdzie tutaj, to wtedy go załatwimy. Yosuke, jesteś widoczny. Na najwyraźniej nie. Właśnie większość pałaców będzie miało takie ciekawsze miejsca. Ciekawsze miejsca do zwiedzenia, jako ostatnią przeszkodę, zanim trafimy do... A może tutaj by się jednak opłacało zrobić... wszystkim atak ognisty, ale za pomocą buffu możemy teraz wszystkich załatwić. Będzie zaraz all out attack. Dobra, dokończyć zdanie. Ostatnie miejsce, które dzieli nas jeszcze, ostatnia przeszkoda przed skarbem, to zawsze będą takie super niesamowite rzeczy, jak na przykład skakanie po wieży, żeby dostać się na szczyt. Tutaj schodzenie po tych schodach i znalezienie sobie drogi. Ale te schody są... jednym z moich bardziej ulubionych miejsc końcowych pałaców, finalnych dróg do skarbu. Przez to, czym jest, jak taki parkour w jakby grze platformowej czy coś takiego, musisz sobie znaleźć tutaj drogę, jak w takim labiryncie, bo można by to nazwać labiryntem schodów. Świetna rzecz. Ale uwaga, można się tutaj właśnie też zgubić dlatego. Dlatego to jest też takie trudne. I przed chwilą widzieliśmy finisher Yusuke, chyba po raz pierwszy, prawda? Myślałem, że ujrzałem już wszystko, co było do ujrzenia w tym zniekształconym świecie. Ale żeby pomyśleć, że trafimy do takiego dziwacznego miejsca?
że zawiera takie miejsce? Więc, no, którą drogą mamy iść? Nie widziałam żadnych innych dróg, które prowadziłyby naprzód, które wyglądały jak poprawna droga. Co to? Wygląda, jakby tapetę można odkleić. Wow! Kawałek ściany się odklejał, więc go po prostu pociągnąłem. I to wcale nie była ściana, tylko ukryte przejście? Rozumiem, więc to było zakryciem. Ukryte przejście. Moglibyśmy być uwięzieni tutaj przez wieczność, gdybyś nie zauważył tego. Wow, Ryuchi zrobił coś inteligentnego. Ryuchi się do czegoś przydał. Podczas gdy reszta inteligencików, którzy tutaj uważani są za jakichś tam mistrzów swojego fachu, tutaj Yosuke, który no, nie jest głupi, ma wiedzę o świecie i no, wydaje się jak gość, który ogarnia ogólnie sytuację, Joker, który też dość ogarnia takie rzeczy i Ann, która po prostu jest, ale też nie jest głupia, no nasz sprytny kot Morgana, oni wszyscy nie pomyśleli o tym, żeby sprawdzić ścianę, czy jest tam ukryte przejście. Mimo, że ja tam przecież poszedłem, bo widziałem, że tam coś jest. Nie, to Ryuchi akurat, ten, który jest cały czas przez wszystkich uważany za największego głupka, on odkrył, że tam jest przejście, bo się rozglądał. O, niezła robota, Skoll! Dałeś radę, zrobiłeś to! No, pochwała od Morgany. Jasne. Wiesz, że po prostu miałem szczęście, co nie? Nie miałeś oczy otwarte, Skoll. Może być więcej ścian takich jak ta. Miejmy oczy szeroko otwarte na to. No, to nie jest aż takie trudne do ujrzenia. Wow, czy właśnie się teleportowaliśmy? Wygląda na to, że nawet przejścia za tymi szczelinami są tak... No, zniekształcone tutaj nie za bardzo pasuje. Przekrętne. Takie przekręcone i zawiłe, mylące, jak sam pokój. No tak, że po prostu prowadzą do miejsc, gdzie się nie spodziewasz, że cię prowadzą. Jesteś po prostu teleportowany od przejścia do przejścia. Zanim wejdziesz i nie sprawdzisz, nie możesz być pewny, gdzie wyjdziesz. I dlatego tutaj miejmy oczy szeroko otwarte na jakieś ukryte przejścia, gdzie można by znaleźć ostatnie nasienie, bo na pewno gdzieś tutaj to jest. I czy ja tutaj na dole widzę dwie Sayuri? Znowu niebieska i czerwona. Która jest tą prawdziwą? Hey, look at this. Hej, czemu te obrazy są tutaj? To z pewnością jakiś rodzaj iluzji. W końcu jesteśmy w pałacu. Ale sam obraz może być poprawny, tak myślę. Mówisz poprawny, ale... Czy nie zaprzeczają sobie? Czy nie różnią się? Ale cóż, może to ten prawdziwy obraz jest gdzieś tutaj? Zastanawiam się. Sam fakt, że są tutaj, może być połączony jakoś z tym miejscem w jakiś sposób. Który obraz jest prawdziwy? Czy musimy wybrać? Jeden z nich może być prawdziwy. Czy czerwona Sayuri nie była przypadkiem prawdziwą? Ten obraz to jest Sayuri. Czy to fałszywka? No przecież to pałac Madarame. Jest tutaj oczywista różnica, gdy przyjrzysz się z bliska. To nie powinno być aż tak trudne... powiedzieć to, rozpoznać. Może to aż tak oczywiste dla ciebie, co powiedziałbyś, Joker? Myślę, że prawdziwa Sayuri miała też czerwoną koszulkę, więc to jest prawdziwy obraz. To prawda. Więc jednak wydajesz się mieć oko do szczegółów, Joker. Naprawdę? To niesamowite. Ten żywy szkarłat jej ubrań, jej piękne włosy i idealna równowaga pomiędzy obiektem i tłem. Może i to jest tylko iluzja, ale to bez wątpienia jest prawdziwe, pasujący wizerunek, obraz prawdziwej Sayuri.
Czyli, no, może i to jest iluzja, ale wygląda jak prawdziwa Sayuri. Nie jakaś kopia, tylko to jest wyobrażenie prawdziwej Sayuri. Ło? Co to odleciało? No tak, i w ten sposób otworzyliśmy sobie tutaj drogę. Może widzieliście przed chwilą małe cięcie, bo nie wiem dlaczego podszedłem do tego obrazu i przez pomyłkę, mimo że na nagraniu mówiłem, że wybieram sobie, że to jest prawdziwy obraz, bo przecież cały czas mówiłem, że czerwony. Przez pomyłkę gra mi wybrała, że Joker powiedział fałszywka. I wtedy pojawił się tutaj przeciwnik, z którym musieliśmy walczyć. Wyciąłem wam tutaj, bo to było strasznie nudne. Gdzie wyjdę, jeżeli tędem będę szedł? Te niebieskie po prostu cały czas sprawiają, że chodzę w kółko. Wróciliśmy znowu tam, skąd przeszliśmy. To wydaje się być jakąś sztuczką. Nie pozwolą nam przejść dalej tak łatwo. No właśnie, dlatego musimy rozwiązywać te zagadki, rozpoznawać prawdziwe obrazy, albo co tam jeszcze będzie nas oczekiwało, bo to chyba nie zawsze będzie tylko rozpoznawanie obrazu i różnic. Żeby otworzyło się to prawdziwe, poprawne przejście. Ale nie ma tutaj gdzieś przypadkiem zejścia dalej? Nie. Czyli idziemy do naszego żółtego portalu, który właśnie otworzyliśmy. Okej, jednak rozpoznawanie znowu obrazów. O, czy to nie jest jakieś nowe miejsce? Tutaj jeszcze nie byliśmy. Rozpoznanie prawdziwego obrazu i odrzucenie fałszywego. Wydaje się otworzyć prawdziwą drogę, czyli poprawną drogę. To złote miejsce wypełnione fałszywymi pracami, fałszywą sztuką, jest głównym przykładem alchemii mózgu Madarame, jak działa jego umysł. I tutaj, zupełnie jak w rzeczywistości, więzi tych, którzy nie mogą spojrzeć, czy tam przejrzeć przez jego kłamliwą fasadę, poznać jego prawdziwą twarz nie mogą. Dlatego, jak my poznajemy prawdę, jak rozpoznajemy, że coś jest nie tak, i dochodzimy do prawdy, otwiera nam się dalsza droga. Możesz mieć rację. Nic dziwnego, że jest tutaj, że zniekształcenie jest tutaj takie silne, czy tam przekręt. Hej, no więc, co to oznacza? Myślę, że to oznacza, że odnalezienie prawdziwej Sayuri może otworzyć nam prawdziwe przejście, dalszą drogę przez to zniekształcone miejsce. Więc musimy je wszystkie sprawdzić? Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Przecież wystarczy znaleźć tą prawdziwą, prawda? Myślę, że możemy je odróżnić. Nie musimy podchodzić do byle której i sprawdzać. No to która Sayuri jest teraz prawdziwa? Czy muszę to w ogóle robić? Co myślicie o tych obrazach? Które się prawdziwe? Powiedzmy, że jest prawdziwe? Nie, to jest fałszywka! Dobra, to teraz nam pułapka wyskoczyła. Halo? Czy odejdziesz stąd? Dzięki. Co się tutaj kryje? Coś jest nie tak z tą ścianą. Jakie przejście się otwiera? Żadne, tylko skarb. Okej, to było dobre. Czyli tamte Sayuri nie są prawdziwe. A, rozumiem, dlatego że gałęzi w tle nie ma. Czyli to jest prawdziwa Sayuri. To jest prawdziwa Sayuri. Tak, to jest prawdziwa Sayuri. Może i iluzja, ale i tak, no świetnie. Dobra robota, Joker. Otworzy nam kolejne przejście przez ten niebieski tunel. Mieć oczy szeroko otwarte, to wszystko, czego trzeba. Podszedłem do tamtego obrazu i zagadałem, że się pojawił przeciwnik, bo tylko te dwa widziałem i nie wiedziałem, który może być prawdziwy. Tutaj ten jest prawdziwy. Gałęzie i czerwona Sayuri. Rozglądać się, zanim podejdziesz do któregoś, czy w okolicy są jeszcze inne. Tutaj akurat wszystkie stoją w jednym rzędzie, więc jeden z nich musi być tym, który wybramy, który wybierzemy. To jest prawdziwa Sayuri. Co? Znowu nieprawdziwa Sayuri? Matko boska, myślałem, że jest dobrze. Dobra, no to powalczymy troszeczkę, nie szkodzi. Lepiej jeszcze nie wybiorę. Zobaczę, czy mamy tutaj jeszcze jakieś inne obrazy, którym warto się przyjrzeć. Tu mamy znowu jakieś Sayuri.
Tylko tutaj żadnych gałęzi nie ma. Okej. Okay. Te na górze i te na dole są raczej ze sobą jakoś złączone. I pewnie tutaj z boku też będą gdzieś jakieś Sayuri? Pewnie to jest prawdziwa Sayuri, prawda? Nie tylko tamte w rzędzie się liczą, tylko gdzieś tutaj dookoła, w całym pokoju. Mamy tylko jedno przejście, które musimy otworzyć i mamy kilka obrazów, nie tylko w jednym rzędzie, ale ogólnie dookoła tutaj. To one wszystkie muszą się liczyć i to wydaje mi się być prawdziwa Sayuri. Jest gałęź, jest czerwona, no i stoi tak pojedynczo. To jest prawdziwa Sayuri. Co? Dobra, to jednak nie była prawdziwa Sayuri. Świetnie, zajebiście. What to do? Marnowanie całego tego czasu i energii na jego fałszywe dzieła. Wydaje się, jakbyśmy wpadli bezpośrednio w jego pułapkę. Być może brakuje nam czegoś. Może musimy bardziej zbadać to miejsce. No też mi się wydaje, pewnie gdzieś tutaj dalej będzie coś ukrytego. Skoro ani ta Sayuri, ani ta druga z gałęźmi nie jest tą prawdziwą, to która Sayuri może być prawdziwą? Aha, okej, tutaj z tyłu jest ukryte. Tu będzie prawdziwa Sayuri, świetnie. Tylko ciekawe, jaka jest różnica między nimi. Pewnie żadna, tylko po prostu to jest ta prawdziwa, a to są te fałszywe, tylko zbyt dobre fałszywki, które tylko Yusuke potrafi rozpoznać. Jaka jest to tutaj może być różnica? Nie widzę żadnej na takich małych obrazach, ale dobra. Sprawdziliśmy tu, sprawdziliśmy tam. To musi być prawdziwa Sayuri. Przynajmniej trochę punktów doświadczenia zdobyliśmy. Tak, to jest prawdziwa Sayuri, okej. Ale mówię, całkiem fajny jest nawet z tymi zagadkami. Ale gdzie ona odleciała? Pewnie teraz otworzyło się jedno ze wcześniejszych przejść, co? Tędy wrócimy z powrotem. I jakieś przejście na początku teraz. No właśnie, tam na dole się raz otworzyło. Właśnie, bardzo fajnie to zrobili z tymi zagadkami. Teraz te drzwi, które były na początku, nie są jednak do niczego, tylko też mogą nam dać jakieś przejście dalej. To rzeczywiście jak labirynt. Trzeba wiedzieć, gdzie wrócić, gdzie co było, gdzie się było. Jest, nowe miejsce, świetnie. Bardzo, bardzo dobrze, tylko teraz mieć oczy otwarte na nasienie. A tam jest pokój zapisu chyba. Czy jest tutaj coś, co przegapiłem może? Czy to już jest koniec tego labiryntu? Mieliśmy 3 obrazy do 3 razy sztuka? Nie mamy tutaj nawet mapy, więc nie możemy powiedzieć zbytnio. Czy to nie... Zupełnie jak oczekiwałem. Madarame. I za nim jest jego skarb. Więc to jest jego skarb za nim? Ciężko powiedzieć i rozpoznać to z takiej odległości. Podejdźmy bliżej. Ale udało nam się zabezpieczyć drogę do skarbu, można by powiedzieć. Tego w takim razie, gdzie jest ostatnie nasienie? Skarb czeka, Joker! Czyli muszę podejść. Ale spójrzcie, to jest jak jakiś ważny klejnot w muzeum. Wszędzie zabezpieczenia. I pewnie z góry będziemy musieli się jakoś dostać, jak prawdziwy, fantomowy złodziej. Jak Kaito Kid, albo Arsene Lupin, albo Lupin III, po prostu... Z góry jakoś opuścić się na dół i ukraść. Czyli będziemy musieli znaleźć drogę z góry. There it is. Doesn't it look a bit hazy? For the time being. Once we send the card and make Madarame aware it'll be stolen, it'll materialize like yoo-hoo! I wonder what form it will take. Who knows? Bet it's something like a self-portrait. Albo Sayuri. Nie byłoby wcale takie dziwne, gdyby tym skarbem okazała się być prawdziwa Sayuri. The source of what distorted Madarame's reality this much.
So, what now? Think it's safe to say we got a route set? We know where the treasure is, but I'm not sure that we've necessarily secured the route. Huh? Why is that? You must be talking about the infrared lasers surrounding it. That, and the outer perimeter is swarming with guards. Forcing our way through will be difficult. So we'll need to find a way to steal it, too. This is tougher than it was with Komoshida. Bo to nie zamek, tylko muzeum z nowoczesnymi zabezpieczeniami. We just have to make one final push. Let's check this floor. Dobrze, znamy co prawda drogę do skarbu, ale... Tędy pewnie nie mogę przejść, co nie? Wygląda na to, że jakieś szkodniki tu węszą. Ale musimy wytrzymać aż do końca wystawy. Te bezczelne szczeniaki. Sprawię, że będą żałowali, że kiedykolwiek mnie zezłościli. Wydaje się, że zaatakowanie z tej, z tego miejsca będzie trochę trudne. No, to na pewno nie będzie łatwe, ale mogliśmy wysłuchać, co Madarame ma jeszcze do powiedzenia. Wiemy co prawda, gdzie jest skarb, ale droga do skarbu jeszcze nie jest zabezpieczona. Nie możemy tym razem po prostu wejść sobie do skarbu i powiedzieć: haha, wchodzę i zabieram ze sobą. Nie, musimy jakoś znaleźć sposób na dostanie się tam. Wyłączenie laserów i takie tam rzeczy. Czyli ten pałac jeszcze się dla nas nie skończył i dlatego mamy tu jeszcze miejsce zapisu. I dzięki temu też szansę, żeby móc odnaleźć ostatnie nasienie. Zobaczmy, co możemy zrobić jeszcze w tym odcinku. To jest jedyna droga, która stoi przed nami otworem. Czy to jest znowu jakieś miejsce z zabezpieczeniami? Tak, pewnie tu można wyłączyć te zabezpieczenia, co? O, pokój kontrolny! Myślicie, że możemy tutaj wyłączyć te lasery? Z pewnością. I nawet mamy ładny widok na to. Ale nie zdziwił się, gdybyśmy potrzebowali teraz nagle jeszcze hasła. Hej, nie potrzebujemy pasła do tego. Pasła. Hej, nie potrzebujemy hasła do tego. Więc co robimy? Wyłącz główne zasilanie. Nie tylko lasery. Co to ma znaczyć? Nie jesteśmy pewni. Wygląda na to, że straciliśmy prąd. Ale zabezpieczeniowy, zapasowy generator prądu powinien wszystko niedługo przywrócić. O nie, no to szkoda. Co za paskudna niespodzianka. Czy to również może być... Hej! Ktoś z was! A szybko wróciło z powrotem. I pewnie wysłali teraz kogoś, żeby sprawdził, czy to nie my tu jesteśmy. Tak, a poza tym... lasery z podczerwienią zostały aktywne, mimo że prąd był wyłączony. Więc jeśli będziemy zdolni tylko do wyłączenia prądu, to... będzie wyłączony tylko na kilka sekund. Czekajcie, czy te straże, które właśnie wybiegły, nie poszły w tym kierunku? Co innego powinniśmy spróbować? Jeżeli się nie pośpieszymy, możemy być w kłopotach. Powinniśmy uciekać? Zobaczmy, co się stanie, gdy otworzymy. Gdy otworzymy kraty. Tak, oni tego nie zauważyli, tylko po prostu otworzyliśmy wszędzie przejścia. Czyli może dostaniemy się teraz do ostatniego nasienia? I chyba to powinniśmy zrobić najpierw, bo teraz przeciwnicy do nas przyjdą. Teraz mamy jeszcze więcej miejsca do eksplorowania. Co jeszcze powinniśmy zrobić? No to teraz zostaje nam tylko jeszcze wyłączenie laserów. Ciekawe, czy to zauważą. He? Nic się nie stało. Błąd, error, system failure. Tylko Lord Madarame ma dostęp do tego terminalu. Okej, według protokołu maksymalnego zabezpieczenia. Co do diabła? Nawet nie było po co tutaj przechodzić.
wygląda na to, że wyłączenie laserów nie jest aktualnie w naszej możliwości. No tyle nie, ale możemy przynajmniej się dostać dalej gdzieś w pałacu. Może tam znajdziemy odpowiedź. Więc to wy bawiliście się elektrycznością. No to czas skopać mu tyłek. Czy to boss? Uciszmy go. Tylko jedna straż tutaj pobiegła, a nie kilka straży. Ale i tak jest kilku przeciwników. No dobra, swoim różowym laserem? Spróbuj, czy Bufu coś robi, Yosuke? Bufu nic nie robi. Dobrze zrobiono, Joker. Już myślałem, że śmierć. Nas oczekuje? Ogień też mu nic nie robi. Kocha? Blokuje Kochę. Zio! Zio jest jego słabością. Ja zawsze mówię Zio, ale no chodzi ogólnie o elektryczność, nie? Nie o ten jeden atak, tylko o elektryczność samą w sobie. I mamy teraz w sumie już wszystkie elementy przy sobie, brakuje nam tylko jeszcze dwóch. Ciekawe, kiedy je dostaniemy. Bo niektórzy przeciwnicy już teraz potrzebują tych elementów. Daj spokój, Joker! Nie! Joker! Już myślałem, że po Jokerze. Ale dobra, będzie po was! Dobranoc! Może lepiej się uleczyć? Tak siebie, Joker? Angel tak świetnie wygląda jako persona. To muszę przyznać. Ha! Czegoś przyjdzie więcej? Nie, koniec! Najlepsze jest to, że w tle stoimy w muzeum, mimo że jesteśmy w pokoju kontrolnym. No ale dobra, do każdego pojedynczego pokoju nie mogli raczej dać tła, co nie? Rampage! Nie będziemy się czepiali każdego szczegółu. Fiu, to była niespodzianka. No przecież sama o tym mówiłaś, że ktoś tu idzie przecież. Tylko musieliśmy jeszcze kilka rzeczy zrobić. Wszystko, co udało nam się zrobić, to otworzenie krat. Poza tym możemy wyłączyć światło i prąd ogólnie tylko na chwilę, podczas gdy lasery zostają niedotknięte. A dobra. Myślę, że zostaje nam tylko po prostu zobaczyć, co jest za kratami. Dalsza droga, która pewnie otworzy tutaj to przejście i będziemy mieli skrót. Ale czym przypadkiem otworzyliśmy kraty wszędzie? Że nie tylko tutaj, ale też otworzyliśmy wszystkie inne kraty, które były jeszcze nieotwarte wreszcie pałacu? Chyba tak, co nie? O nie, asystentka? Jak ona coś ujrzy, to wtedy nie będzie przyjemnie. Szybko, szybko uciekaj. Nie, 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 nie. Nie ma zabawy. Zapis. Miejsce zapisu. Tutaj możemy dać sobie spokój. Ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku zakończymy zabezpieczenie drogi do skarbu. I miejmy nadzieję, znajdziemy ostatnie nasienie woli. Na razie i cześć.